Nie mam wątpliwości. Najważniejszym wydarzeniem tej kadencji było przyjęcie 7-letniego budżetu Unii Europejskiej. Mimo kryzysu byliśmy w stanie zgodzić się na wydatki, które gwarantują rozwój południa, wschodu, całej Unii Europejskiej. To było najważniejsze. Największym wyzwaniem w tej kadencji było wystąpienie przed 100 tysiącami protestujących Ukraińców w Kijowie, na Majdanie, protestujących przeciwko użyciu siły wobec pokojowych demonstrantów. Powiedziałem im w imieniu Parlamentu Europejskiego: jesteście Europejczykami, a ci, którzy używają siły, będą ukarani. Warto wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dlaczego? Bo świat się zmienia. Niejedno miasto w południowej Ameryce, jak São Paulo, Buenos Aires, niejedno miasto w Chinach jest ludniejsze niż poszczególne kraje europejskie. Chińskie prowincje są większe niż Niemcy, Wielka Brytania czy Francja. Żeby nasz europejski głos był słyszany w świecie, trzeba zagłosować na Parlament Europejski, trzeba mówić jednym głosem. Weźcie udział w tych wyborach.